test na ADHD. W oparciu o kryteria diagnostyczne jest DSM-5, oparciu o narzędzie... Czy masz ADHD? Dla każdego poniższych stwierdzeń wskaż, czy dotrzyma do ciebie. Trudno jest mi skupić uwagę na tym, co mówią inni, nawet jeśli zwracają się bezpośrednio do mnie. No nie. O, ej, jakiś bardzo toksyczny test. Trudno jest mi skupić uwagę na tym, co mówią inni, nawet jeśli zwracają się bezpośrednio do mnie. Czat, to jest głupie. Kiedy coś zaczynam, doprowadzam to tak. O kurwa, ej, to jest bardzo toksyczny test. Kiedy coś zaczynam, doprowadzam to do końca. No kurwa, nie. Zdarza mi się zdradzać odpowiedzi lub kończyć zdania innych osób. Zdarza mi się zdradzać odpowiedzi lub kończyć zdania innych osób? Że ktoś coś mówi i ja nagle kończę za niego? Wcinam mu się? Nie, no to chyba nie. A tak, to chyba nie. Tak? Ja tak robię? Nie ma chłopca. Nie ma chłopca, ja tak robię. Naprawdę? Tak. Nie jestem w stanie zachować uwagi podczas nudnych lub powtarzalnych zadań. Kurwa, ej, jakiś toksyczny test. Nie no, ja mogę. Jak jest coś nudnego do zrobienia, to mogę się na tym skupić. Czy nie? W sytuacjach towarzyskich nie mówię zbyt dużo. Mówię. No nie? Nie zgadzam się, bo mówię. Numer nieznany do mnie dzwoni. Proszę nie dzwonić teraz, robię test na ADHD. No, czyli nie zgadzam się, bo nie mówię zbyt dużo. A mówię, czyli nie zgadzam się z tym tekstem, no nie? Przerywam lub przeszkadzam innym, gdy są k***a zajęci. Dziękuję bardzo. Widzicie? Da się, da się. Przerywam lub przeszkadzam innym, gdy są zajęci. Nie robię tak. Łatwo rozprasza mnie hałas lub działania wokół mnie. No k***a, co to jest za test? Ej nie, to jest jakieś ustawione. To jest jakaś legit strona? Łatwo rozprasza mnie hałas lub działania wokół mnie. Ja p***. Często czuję się nerwowo. Nie no, k***a. Przepraszam bardzo, ale co to jest za test? Nie no. Zgadzam się, ale to pod content. Że jestem oazą spokoju, kurwa. Zawsze jestem w ruchu i czuję przemoc. Bardzo niemiły ten test. Zawsze jestem w ruchu i czuję przymus ciągłego działania. Mam problem z zapamiętywaniem terminów. Szczerze, czat, to nie jest ADHD, to jest po prostu skleroza. Że ja cały czas pamiętam, że mam teraz odebrać Davidka. Ale nie pamiętam, że za 20 minut mam deadline. Mam problem z zapamiętaniem terminów i obowiązków. Jezu. Odkładam zadania, o których wiem, że będą wymagały dużo uwagi. No powiem tak, mogłem wysłać księgowemu raport za styczeń przez każdy dzień miesiąca. I deadline był do 20. Wiecie kiedy mu to wysłałem? Dzisiaj kurwa 18:30. Więc tak, odkładam to. Każdy człowiek tak robi, no bez kitu, nie? No ale no to tak jest. No robię tak. Czekanie na moją kolej sprawia mi trudność. Nie no, mi sobie. I'm glad you came along. Ja, jak miałem priorytet na serwerze, że byłem zawsze pierwszy w kolejce, to i tak powiedziałem, że jest za wolno. I musieli mi nadać administracyjną. Ja p***e. Byłem pierwszy na 100 i tak mówiłem, że jest za wolno, bo jedna osoba nie wychodzi. Rzadko gubię lub zapodziewam rzeczy. Szczerze, ja rzadko coś gubię.
Czasami kogoś z ekipy zgubię, na przykład przez godzinę się nie zorientuję, że Jenkinsa nie ma. Rzadko gubię lub zapodziewam rzeczy, a Iriel nie. Ja nie gubię rzeczy w sumie. Ale to może dlatego, że ja nie wychodzę z domu. Bez skitu, kurwa. Ty, ale w sumie, jeżeli chodzi o jakieś granie w gry, to często. Zapominam jakieś rzeczy, nie biorę czegoś. Za mnie stream czasami, za mnie czat gra. A Iriel tego nie robię, bo Iriel... Iriel, kurwa, to ja nie wychodzę z domu. No dobra, no Jezu, a to jest toksyczne. Nie, rzadko gubię, czyli nie zgadzam się. Bo często, tak? Następny. Kiedy mam czas dla siebie, łatwo mi się wyciszyć i odprężyć. No! Kiedy mam czas dla siebie, łatwo jest mi się wyciszyć. Nie. Ale odprężyć tak. Ja, znaczy nie, bo wiecie co? Ja jestem zawsze odprężony, bo chillera i utopia. Gramy w gry. Mam trudności z dbaniem o szczegóły. Często popełnię błędy wynikające z nieuwagi. Nie, no czat. Błagam. To jest jakiś z**y test. Z pytania skierowane toksycznie we mnie. Często wstaję z miejsca na spotkaniach lub w innych sytuacjach, w których oczekuje się, że będę siedzieć. Co? Czekaj. Często wstaję z miejsca na spotkaniach lub w innych miejscach, że oczekuje się, że będę siedzieć? Nie. Jak ktoś mi powie, żebym siedział, to siedzę. Przecież nie biegam. Gdy zadanie wymaga organizacji, potrafię z łatwością uporządkować swoje rzeczy. Ja jaki toksyczny test. Nie wierzę, że takie testy istnieją. Ciągle wiercę się na krześle i trudno mi wytrzymać w pozycji siedzącej przez długi czas. Kurwa, co to jest za test? A gdzie jakieś pytania? No, w sytuacji w pracy, coś tam, to wszystkie sytuacje są jakieś pode mnie zrobione. Ja p***. 100%? W obu słupkach? No nie ma ch... Nie, to jest fake. Twój poziom ryzyka względem ADHD jest wysoki, co wskazuje, że wykazujesz większość objawów ADHD u dorosłych w odniesieniu do ciągłego braku uwagi. Być może zauważasz, że wiele z tych objawów pojawiło się we wczesnym dzieciństwie. Objawy te mogą powodować poważne zakłócenia twojej wydajności w szkole i pracy, twojej aktywności społecznej i relacji osobistych. Dorośli z ADHD, u których stan ten nie został rozpoznany i nie wdrożono leczenia, są narażeni również na inne schorzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk, rozważ konsultacje z lekarzem lub specjalistą w zależności od oceny. Ale z*** test.